Inżynieria genetyczna jest już dziś rzeczywistością. Jeśli słyszeliście o edycji genomu, to prawdopodobnie pojawiła się tam nazwa techniki CRISPR-Cas. Cóż to takiego? To budząca największe emocje i nadzieje spośród znanych obecnie technik edycji genomu. Skąd się wzięła, na czym polega i co można z nią zrobić? Przekonajmy się. Technika CRISPR-Cas, jak wiele innych w inżynierii genetycznej czy w ogóle w biotechnologii, zaczęła się od analizy występujących w świecie bakterii i wirusów technik edycji genomu. Tak było rzeczywiście w tym przypadku. W związku z czym opowieść o technice CRISPR-Cas można by podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to był ten, kiedy poznawaliśmy metodę działania takiego systemu edycji genomu i systemu odpornościowego, jak się okazuje, występującego u bakterii, zwanego CRISPR-Cas. I to był etap, powiedzmy sobie, bakteriologiczny. Później, kiedy już zorientowaliśmy się, to było na początku lat 10. XXI wieku, kiedy zorientowaliśmy się, że można próbować tę metodę wykorzystać, rozpoczęła się część następna historii, a mianowicie próby dostosowania tego modelu do potrzeb biotechnologii, doskonalenia, a w końcu stosowania tej metody przy faktycznej edycji genomu. Najpierw bakteryjnego, później innych organizmów żywych, a ostatecznie również i ludzkiego. Pierwsza część tej historii to jednak część bakteriologiczna i zacznijmy od niej. Wielkim bohaterem tej części był hiszpański bakteriolog Francisco Mojica, pracujący na Uniwersytecie Alicante. A historia ta miała miejsce na początku lat 90. XX wieku. Mojica dostał do wykonania niezbyt interesujące, jak się mogło wydawać, zadanie. Mianowicie miał się udać na rozmaite plaże wybrzeża hiszpańskiego i pobierać stamtąd próbki bakteriologiczne. Chodziło głównie o sprawdzenie tego, czy turyści odwiedzający Hiszpanię i bawiący się na tamtejszych plażach mają do czynienia z bezpiecznymi bakteriologicznie środowiskami. Mojica zbierał więc próbki różnych bakterii, czy też mówiąc precyzyjnie, bakterii prawdziwych, czyli tzw. eubakterii oraz archebakterii pochodzących z tych środowisk, a później badał je w laboratorium. I właśnie w jednej z badanych przez niego archebakterii odnalazł coś, co było dość nietypowe. Kiedy badał genom tego organizmu, odkrył w nim regularnie pojawiające się tej samej długości w regularnych odstępach sekwencje genetyczne. Czyli można by sobie wyobrazić, jeśli genom jest książką i zaglądamy do środka i odczytujemy ten genom, czytając kolejne literki, możemy wyobrazić sobie, że były to te same sekwencje około 30 liter, 30 znaków, powtarzające się kilkakrotnie w niewielkim odstępie od siebie. To jest rzecz nietypowa zarówno w książce napisanej przez człowieka, jak i w genomie organizmu. Mojica oparł się jednak pokusie zepchnięcia tego na bok i zainteresował się tym głębiej, ostatecznie koncentrując całą swoją karierę naukową właśnie na badaniu tych dziwnych, powtarzających się sekwencji. Jeszcze 10 lat później, na początku XXI wieku, był właściwie jednym z głównych na świecie ekspertów w czymś, co dzisiaj stało się potężnym polem badawczym, czyli system odporności bakteryjnej CRISPR-Cas. Powiedzmy sobie może i od tego zacznijmy, na czym polega ten system właśnie u bakterii, a później przejdziemy do drugiej części opowieści, kiedy to zobaczymy, w jaki sposób my ludzie przygotowaliśmy całe potężne, interesujące narzędzie biotechnologiczne, bazując właśnie na tym. Jak wygląda ów system odpornościowy? Zasada jest następująca. Bakteria spotyka się z jakimś wirusem, z jakimś obcym fragmentem kodu genetycznego. Ten obiekt zostaje w idealnych warunkach zniszczony. Jednak, jak się okazuje, tuż przed zniszczeniem wycinany jest z niego fragment genomu, fragment materiału genetycznego i wklejany do własnego genomu bakteryjnego. Pobierana jest więc swego rodzaju próbka. Mały fragment genomu, odpowiednio charakterystyczny, taki, po którym później będzie można, przypuśćmy, że jest to wirus, tego samego wirusa rozpoznać. Pobierana jest więc próbka materiału genetycznego i wklejana do genomu własnego. Tego typu sekwencje, kiedy już ona znajdzie się w genomie bakteryjnym, nazywamy spacerem. Jest to spacer. Pomiędzy spacerami znajdują się krótkie sekwencje, to są właśnie owe sekwencje odkryte przez Francisco Mojicę. Te sekwencje nazywamy CRISPR.
Skąd ta nazwa? Jeżeli rozwiniemy skrót, to wszystko stanie się jasne. Clustered, czyli występujące w grupkach, dlatego że pomiędzy spacerami znajdują się w równych odstępach właśnie te sekwencje, więc mamy clustered. Potem mamy regularly interspersed, czyli występujące w regularnych odstępach. Sekwencje, sequence, palindromic repeats, czyli palindromiczne powtórki. Te sekwencje się powtarzają, więc są repeats, a co oznacza słowo palindromic? Dokładnie to samo, co palindrom znany z języka potocznego, z języka ludzkiego. To jest sekwencja, która jest dokładnie taka sama od przodu i od tyłu. Jak się okazuje, sekwencje palindromiczne występują tu i ówdzie w organizmach żywych, w ich genomach. Występują one w tych przypadkach, kiedy z różnych względów istotne jest to, żeby dało się ją odczytać i od przodu, i od tyłu. Stąd nazwa CRISPR zaproponowana przez Mohicę na samym początku XXI wieku. Tak czy inaczej, bakteria, która posiada tego typu system, ma w swoim genomie bibliotekę fragmentów cudzego kodu genetycznego. I to jest pierwszy etap całego tego procesu. Przecinanie materiału genetycznego, przecinanie łańcucha, niech to będzie DNA, przenoszenie tego fragmentu do własnego genomu i otaczanie go tymi przerywnikami CRISPR. Następny etap to już jest etap interferencji, czyli jeśli pojawia się później ten sam wirus, to samo zagrożenie, to dzięki tym sekwencjom możemy go rozpoznać. Fragment mojej własnej podręcznej biblioteczki materiałów genetycznych wirusa jest bądź co bądź w mojej dyspozycji, w związku z czym mogę go przypasowywać do pojawiających się w mojej komórce obcych materiałów genetycznych i jeśli następuje zgodność, czyli jeśli ta nitka genetyczna z mojej biblioteczki i ta nitka genetyczna intruza pasują do siebie, czyli są komplementarne, to w tym momencie dołączają się do tego inne, kolejne białka służące już do przecinania DNA. Krótko mówiąc, jeżeli później dzięki temu mechanizmowi odporności wykryję dokładnie taki sam patogen, to jest on po prostu cięty, czyli niszczony. I to jest tak naprawdę cała logika systemu odpornościowego CRISPR-Cas. Skąd druga część nazwy? Cas to są wszystkie te białka, one są zwykle numerowane i występują w różnej ilości, towarzyszące systemowi CRISPR. To jest cała ta struktura, cały ten system towarzyszący, związany z systemem CRISPR. Struktura takiego fragmentu genomu, na którym zakodowany jest ten system odpornościowy, jest więc następująca. Mamy tę sekwencję, gdzie spacery poprzetykane są z elementami CRISPR, to jest ta moja biblioteczka. Później w jakiejś odległości mamy kolejne białka, znaczy geny kodujące kolejne białka należące do systemu Cas i to w zasadzie jest to. Czasami osobno wyróżnia się jeszcze tak zwany lider, czyli fragment kodu genetycznego, który sygnalizuje, tutaj zaczynamy odczyt. To jednak nie jest istotne. Najbardziej istotne są te spacery poprzetykane CRISPR-ami i geny kodujące białka Cas. I to jest cały ten system odporności w pigułce. Jak się łatwo można domyślić, bakteriolodzy bardzo szybko oddali pole genetykom i biotechnologom, dlatego że, no cóż, na czym polega ten system? Polega on w istocie na tym, że wyposażona w niego istota, czy to bakteria, czy biotechnolog, jest w stanie przeciąć nić DNA dokładnie w miejscu, które sobie zażyczy, w miejscu wykrytym dzięki konkretnemu spacerowi. Uzyskaliśmy więc fenomenalne narzędzie dzięki badaniom bakteriologicznym. Coś, co pozwala nam wybrać sobie miejsce, w którym chcemy przeciąć nić DNA z genialną precyzją. Odtąd jest już tylko kilka kroków, tak naprawdę jest to kilkaset bardzo żmudnych kroków, ale kilka kroków do utworzenia systemu edycji genomu. I za chwilę zrobimy właśnie to, co zwykle robimy, czyli siądziemy nad kluczowym dla całej tej historii artykułem naukowym. Był to pierwszy krok ze świata bakteriologii do świata inżynierii genetycznej. Siadamy i czytamy. No i siadamy, spotykamy się nad artykułem naukowym, ważnym artykułem naukowym, ale no cóż, historia nauki jest zawarta właśnie w takich artykułach, na pozór techniczny i wąski, ale to, co się w nim kryje, to jest właśnie esencja rozwoju, a mianowicie to w tym artykule, pomiędzy oczywiście kilkoma innymi, zaproponowane zostało przejście ze świata teoretycznej bakteriologii do świata inżynierii.
biotechnologii, inżynierii genetycznej. Tutaj zostało zaproponowane, jak konkretnie można by uczynić z tego narzędzie. I zostały nawet wprowadzone pewne modyfikacje do tego systemu bakteryjnego, które sprawiają, że będzie to jeszcze wygodniejsze narzędzie. Idźmy może jednak po kolei. Przede wszystkim tak, cóż my tu mamy? Zwróćmy uwagę na listę autorów, warto zapamiętać, to są wszystko ważne nazwiska. Dla nas Polaków oczywiście istotne jest też to, że drugim autorem jest Krzysztof Chyliński, Polak, natomiast Martin Jinek, Krzysztof Chyliński, to są te dwie osoby oznaczone gwiazdkami. Na dole mamy informację, przyczyniły się w równym stopniu, czyli to z dwóch jednoprawnych autorów tego artykułu. Z takich osób znanych to też warto wspomnieć, że Jennifer Doudna i Emmanuel Charpentier to były dwie autorki bardzo ważne dla rozwoju biotechnologii, dla rozwoju metody CRISPR-Cas. Dwie osoby też jednocześnie, które na dosyć wczesnym etapie zaczęły patentować niektóre rozwiązania, pootwierały biznesy związane z metodą CRISPR-Cas, ale miały też oczywiście spore zasługi teoretyczne, także warto te dwa nazwiska zapamiętać. Niektórzy Jennifer Doudna nazywali taką pierwszą damą CRISPR-Cas. No ale to taka tylko uwaga osobowa. My się bierzemy za artykuł. Co się w nim dzieje? No, w pierwszej części artykułu, czyli tak mniej więcej dotąd, jest podsumowanie bieżącego, ówczesnego stanu wiedzy o tym, jak działa system odporności bakteryjnej CRISPR-Cas. To jest to, co ja wam przed chwileczką opowiedziałem. Natomiast już w drugim jest takie podejście typowo biotechnologiczne. Który z tych wariantów tej metody byłby najwygodniejszy dla człowieka? Wówczas wydzielano trzy główne klasy takich, tego systemu CRISPR-Cas. Oczywiście, jeżeli coś występuje w wielkiej liczbie gatunków bakterii, to będą tego warianty. W związku z czym tutaj wymienione są trzy. Do dzisiaj się czasami tak mówi, ale liczba tych wariantów jest tak naprawdę olbrzymia. Autorzy tego artykułu skupili się na tak zwanych systemach typu drugiego. Dlaczego? Dlatego, że on miał potencjał, aby być najwygodniejszy do zastosowań biotechnologicznych. Dlaczego? Dlatego, że wygląda na to, że tylko jedno białko, zwane Cas9, jest wystarczające, aby dokonywać uciszania obcego DNA, czyli w praktyce przecięcia. Różne są te systemy. W tym przypadku mamy jedno tylko białko dokonujące przecięcia obu nici. Bardzo wygodna sytuacja. Im mniej tych elementów, tym lepiej, tym prościej. No więc cóż, przyglądamy się w tym momencie na takim poziomie może genetycznym, jak to działa i jak rozumowali autorzy. Mamy tak, cóż my tu mamy? Mamy najpierw dwie nici DNA, to są te, które chcemy przeciąć. W przypadku bakterii, no to będzie ten obcy fragment materiału genetycznego. W naszym przypadku, no to jest, przypuśćmy sobie, ludzkie DNA, które chcemy w jakimś miejscu przeciąć. Jak to się dzieje? Więc potrzebne są dwie cząstki RNA. Dwie cząstki materiału genetycznego w postaci jednoniciowego RNA, które służą do nakierowania tego białka Cas, tego białka cnącego, w odpowiednie miejsce. To, że to są dwie cząstki, zaraz się okaże, że też nie zadowalało autorów. Tak czy inaczej, pierwsza z nich, crRNA, przyłącza się do pewnego miejsca w tym genomie, w tej cząstce materiału genetycznego i co tutaj następuje, po prostu się z nim łączy. To, co widzimy tutaj, te kreseczki, to są normalne wiązania, tak zwane wiązania Watsona-Cricka, nazwane tak od jednych z dwóch głównych odkrywców tego, jak działa biologia molekularna. Tak czy inaczej, jeżeli kojarzycie tego typu ilustrację DNA, to wiecie, że tutaj występuje wiązanie pomiędzy tymi komplementarnymi zasadami i to jest właśnie wiązanie Watsona-Cricka. Ono w przypadku tej cząsteczki następuje na pewnym fragmencie, to jest różnej długości taki fragment tej cząsteczki, a później mamy ogonek. Ten ogonek łączy się z następną cząstką, to jest tracer RNA i dopiero taki kompleks, czyli DNA, w które celujemy i te dwie cząsteczki RNA, dopiero to jest w stanie nakierować nasze białko Cas, które będzie dokonywało przecięcia. Tutaj mamy to pokazane może troszeczkę lepiej. Czyli krótko mówiąc, system taki, jak występuje u bakterii, to jest białko Cas9, to jest to wielkie białko w tle. Cóż ono ma? To też jest opisane w tym artykule. Ma takie dwa fragmenty
zawierające coś takie, ala nie, nożyce molekularne, można powiedzieć. Jeden przecina jedną nić DNA, drugi fragment przecina drugą nić DNA. To są te miejsca zaznaczone nożyczkami, DNA jest tu przecinane, a w którym miejscu? No wskazanym przez te dwie cząsteczki RNA znajdujące się w tym miejscu. No i cóż, inżynier patrzący na to, znaczy genetyk patrzący na to jest zadowolony, bo odkrył, jak to działa. Inżynier patrzący na to zastanawia się, jak by to można uprościć, po co tutaj są aż trzy elementy. No i cóż, ciekawe, czy wymyślilibyście, w jaki sposób można to uprościć. No cóż, no nie jest to jakieś przesadnie finezyjne. Oczywiście na poziomie narzędzi biotechnologicznych jest to bardzo finezyjne, ale samo rozumowanie jest bardzo proste. Co by było, gdybyśmy połączyli te dwie cząsteczki ze sobą, tworząc jedno łączne RNA, tak zwaną chimerę? Dużo prościej, prawda? Niech to będzie wszystko zakodowane w jednej cząstce i rzeczywiście coś takiego wykonano. Dodano do tej cząstki RNA krótki fragment linker, czyli taki łącznik, on tworzy pętlę, czyli loop, i w tym miejscu przechodzimy dalej w sekwencję tego drugiego białka, czy tego drugiego RNA, i działa, słuchajcie, i okazuje się, że działa, dzięki czemu uzyskany został no, bardzo wygodny system, już taki rzeczywiście no, pomyślany inżyniersko. Składa się tylko z dwóch rzeczy, z Cas9 i jednej cząsteczki RNA. I to jest zasadniczo tak naprawdę ten wynik artykułu, który jest no, najbardziej interesujący z punktu widzenia inżynieryjno-genetycznego. Cas9 może zostać zaprogramowane za pomocą pojedynczej cząsteczki RNA. Czyli z wszystkich możliwych znanych, z wszystkich znanych wówczas wariantów bakteryjnych został wybrany najprostszy i on został jeszcze dodatkowo uproszczony. Powstaje w ten sposób system składający się tylko ostatecznie z dwóch elementów. Minimalny, funkcjonalny system przecinający DNA we wskazanym miejscu. Conclusions, czyli wnioski. Zidentyfikowano ten mechanizm przecinania. Udało się stworzyć takie połączenie pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami. Uzyskany przez nas system jest wydajny, wszechstronny i programowalny, czyli można tam dowolną sekwencję wpisać. No i cóż, proponujemy, że jest to alternatywna do istniejących wówczas metodologii oparta na programowalny przez RNA Cas9. Może mieć wielki potencjał celowania w geny, czyli na przykład wycelowywania z pewną terapią w określony gen, albo edycji genomu. No i to ostatnie zdanie rzeczywiście okazało się prawdą. Warto dodać, że w tym czasie były już znane różne techniki celowania w konkretne geny. Tutaj wymienione są tak zwane nukleazy z palcem cynkowym, ale one były bardzo, bardzo niewygodne, dlatego że wybrane miejsce, w to miejsce, w które chcemy wycelować, czyli odpowiednik tego miejsca, tego tutaj, to, w które miejsce chcemy wycelować, celowało się nie cząsteczką RNA, tylko białka, co oznaczało taką konieczność bardzo precyzyjnego rzeźbienia powierzchni tego białka. To zajmowało wiele miesięcy ciężkiej roboty, więc dlatego to szło tak wolno. A oni proponują nie. Wykorzystajmy tę metodę bakteryjną, celujmy w DNA przy pomocy RNA. To jest naturalne. Natomiast ten wielki potencjał, no on się rzeczywiście sprawdził, on się ziścił. Zwróćcie uwagę, 2012 to jest rok publikowania tego artykułu, gdzie tak naprawdę jest tylko pomysł na metodę. Co było dalej? 2014 to były pierwsze organizmy, również roślinne już wtedy, rzeczywiście edytowane tą metodą, metodą CRISPR-Cas. 2015 to już były pierwsze edycje komórek ludzkich, komórek zarodkowych, edytowane metodą CRISPR-Cas. Wtedy jeszcze te zarodki były oczywiście na takim etapie, na którym się nie rozwijały i nie pozwolono im się rozwijać. Natomiast 2018 to już był ten skandal w Chinach, kiedy to He Jiankui, zapiszmy może jego nazwisko, ogłosił, że narodziły się dwie dziewczynki z edytowanym przez niego genomem, metodą CRISPR-Cas. Wywołało to potężne zamieszanie etyczne, również było wiele pytań o technikę, jaką zastosował, ale to jest chyba dyskusja na inną okazję. Dzisiaj, 2019-2020, mamy już rzeczywiście stosowane w medycynie.
interwencje usuwające choroby genetyczne, interwencje immunoonkologiczne, czyli w których próbujemy polepszyć działanie ludzkiego układu odpornościowego, tak żeby lepiej radziło sobie z chorobą nowotworową, metodą CRISPR-Cas. Czyli od 2012 roku, kiedy to narzędzie zostało w zasadzie wymyślone i został wykonany ten kluczowy krok, że znaleźliśmy coś, jak pierwotny człowiek, który znalazł gałąź w lesie, później ją dopasowujemy, urywamy boczne gałązki, wywalamy to, co niepotrzebne, upraszczamy. Od tego momentu, zaledwie 8 lat później, dzisiaj, kiedy nagrywam to w marcu 2020 roku, to jest już działającą i to fenomenalnie działającą techniką edycji genomu, również genomu ludzkiego. Przewijamy więc na początek i zakończmy może rzutem oka na autorów tego artykułu. Rzeczywiście kroków tych było oczywiście więcej, ale to jest taki krok symboliczny. Możemy go sobie wybrać jako to miejsce w czasie, kiedy bakteriologia stała się inżynierią genetyczną. W przypadku CRISPR-Cas zapamiętujemy przynajmniej część tych nazwisk. No i co? Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia przy innej okazji.